O, dzień dobry. Już jesteście. W sumie to nawet dobrze, bo dzisiaj poza odcinkiem mam dla was coś jeszcze, specjalnie dla was. Otóż namalowałem dla was obrazek i chciałbym wiedzieć, czy wam się podoba. Jest jeszcze niekompletny, tu będzie słońce i chmury, ale no co sądzicie? Podoba wam się? Nie no, głupio pytam. Oczywiście, że wam się podoba. Ma wszystko, co podobający się obrazek mieć powinien. Widać horyzont, jest jaskinia do ukrycia, drzewa, ale nie za dużo, na tych drzewach owoce. Zrobiłem wszystko, czego powinniście oczekiwać od dobrego obrazka. I mówię tak, bo znam wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez dwóch amerykańskich artystów rosyjskiego pochodzenia, Witalija Komara i Aleksandra Melamida, którzy to począwszy od 1994 roku zadawali tysiącom ankietowanych pytania, co powinno się znaleźć na wymarzonym przez nich obrazie. Czyli czy powinni być tam ludzie, czy powinna to być martwa natura, wewnątrz, na zewnątrz, woda, drzewa, trawy itd., itd. I te pytania trafiały do ludzi z różnych krajów i różnych kręgów kulturowych. Okazało się, że niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, te najbardziej pożądane obrazy są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne, bo Komar i Melamid potem je namalowali. Są na nich właśnie góry, najczęściej z jaskinią, jezioro albo rzeka, widać odległy horyzont, roślinność jest niezbyt bujna, raczej trawiasta, pojedyncze drzewa i krzewy, a na tych drzewach i krzewach są owoce. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie podobieństwo jest zaskakujące. I chyba zgodzicie się, że każe się ono trochę zastanowić nad taką biologiczną podstawą tego, co nam się podoba, a przede wszystkim dlaczego. Dlaczego lubimy te rzeczy, konkretnie te rzeczy, a nie inne rzeczy? Nawet nie wiedząc o wynikach badania Melamida i Komara, mógłbym podejrzewać, że to, co jest na tym rysunku, sprawi wam przyjemność. Ludzie, jak wynika z badań, czerpią dużą satysfakcję z oglądania odległego horyzontu. Szum wody wpływa na nas uspokajająco, zmniejsza poziom stresu i pobudzenia. Kiedy badani mieli ocenić, jaki stopień urbanizacji czy zalesienia na zdjęciach jest dla nich najprzyjemniejszy, wybierali widoki naturalne, z niewielką lub żadną ilością zabudowań i tylko pojedynczymi drzewami. Generalnie gęste lasy zdają się nas nie pociągać. Kiedy badacze proszą ankietowanych o wybranie najładniejszego zdjęcia drzewa, tak, są takie badania, to wybierane są najczęściej zdjęcia przedstawiające drzewa, które mają nisko położone gałęzie i niezbyt gęste listowie. I to wszystko próbuje się tłumaczyć bardzo często tak zwaną hipotezą sawanny, odwołując się do ewolucyjnego dziedzictwa gatunku ludzkiego, który właśnie na sawannie miał swój początek. Według tej teorii widoczny horyzont pozwala wcześniej dostrzec zagrożenie. Jaskinia stanowi potencjalnie miejsce ukrycia. Dostęp do świeżej wody płynącej, a więc i wydającej dźwięki, jest niezbędny do przeżycia, a pojedyncze drzewa z niskimi gałęziami stanowią łatwo dostępne źródło pokarmu i jednocześnie nie przysłaniają widoku. Możliwe więc, że nasze ewolucyjne przyzwyczajenia, jeżeli możemy tak powiedzieć, decydują o tym, co nam się podoba, a co nie, ale nie możemy się tylko i wyłącznie do nich ograniczać, bo zapewne nie zdziwi was, że to, że coś nam się podoba albo nie, bardzo często napędza na przykład decyzje zakupowe. W związku z tym temat ten jest dosyć dobrze przebadany i odwoływałem się już do niego w jednym ze swoich wcześniejszych filmów, który dotyczył reklamy podprogowej. Mówiłem w nim o eksperymentach, które dotyczyły tak zwanego efektu czystej ekspozycji. W dużym skrócie chodzi o to, że nastawienie do jakiegoś obrazu, produktu, czegokolwiek jest tym lepsze, tym bardziej pozytywne, im częściej mamy do czynienia z tym obrazem, produktem czy czymkolwiek.
Pierwsze w miarę współczesne badania nad tym zagadnieniem prowadził amerykański badacz polskiego pochodzenia Robert Zając, opierając się o obserwację, że słowa o wydźwięku pozytywnym występują w języku, a więc na przykład w książkach, częściej niż ich przeciwieństwa. W jednym z eksperymentów Zając prezentował swoim badanym znaki. Mówił im, że to są chińskie znaki, a następnie poprosił, żeby z pary takich znaków już po tym etapie ekspozycji wybrali ten, który ich zdaniem prezentuje słowo o wydźwięku pozytywnym, bo znów poinformował ich, że będzie zostawiał pary tak, że to będzie słowo pozytywne i negatywne przeciwieństwa. I co się okazało? Okazało się, że jako pozytywne identyfikowali oni częściej te znaki, które wcześniej na tym etapie ekspozycji zobaczyli. To zresztą nie ogranicza się tylko do losowych symboli, ale także do kształtów geometrycznych, do zdjęć, do obrazów, nawet do dźwięków. Zdaniem niektórych badaczy, w tym również Zająca, ten efekt, przypomnę, nazywany efektem czystej ekspozycji, występował także dla nieświadomego postrzegania obiektów. Mówiąc nieświadomy, mam na myśli, że badani nie wiedzieli czasami, że te kształty, te obrazy wcześniej obserwowali. Ale więcej o tym, jak już mówiłem w moim filmie sprzed kilku lat, w filmie, w którym udało mi się po części odtworzyć te fenomeny, o których przed chwilą wspomniałem. Link macie w karcie, zresztą nie pierwszy raz. Chyba, że to wasz pierwszy raz. Wtedy jest mi bardzo miło, bo pierwszy raz jest bardzo ważny. Decyduje o tym, czy będziecie to coś, czego doświadczacie pierwszy raz, lubić. Zwłaszcza mając wybór. Nie wierzycie? Spróbujcie teraz w kilka sekund odpowiedzieć sobie na pytanie, w którą stronę, mam na myśli swoją stronę, ma delikatnie zwróconą głowę Mona Lisa na obrazie Leonarda da Vinci. Szybko. 3, 2, 1, już. Musicie zdecydować. A teraz spójrzcie na te dwa obrazy, które są swoimi odbiciami lustrzanymi i odpowiedzcie sobie na pytanie, który z nich bardziej wam się podoba. Mona Lisa to taki obraz, który widzieliście na pewno. Najprawdopodobniej dziesiątki razy, no na zdjęciach czy reprodukcjach, ale niewykluczone, że osobiście, więc z dużą dozą pewności mogę założyć, że ten po lewej stronie ekranu jest dla was bardziej atrakcyjny. Dlaczego? Bo to oryginał. Kobieta, która jest uwieczniona na tym obrazie, odwraca swoją głowę delikatnie w lewą stronę. Kiedy zadałem takie pytanie, w którą stronę odwraca głowę Mona Lisa na swoim Instagramie w ramach eksperymentu, to 64% z prawie 15 tysięcy odpowiedzi było prawidłowych. To znaczy, te osoby albo trafiły, albo były sobie w stanie prawidłowo przypomnieć ten fakt. Ale jednocześnie 76% z tych 15 tysięcy osób prawie opowiadało się za tym, że bardziej podoba im się oryginalny układ kosztem odbicia lustrzanego na tym obrazie. Tak w ogóle, jeżeli chcielibyście brać udział w tego typu eksperymentach, to zapraszam na swojego Instagrama, będę to na pewno powtarzał, link zostawię w opisie, ale wracając do meritum. Pojawia się tutaj pytanie, czy mistrz Leonardo miał jakąś tajemną wiedzę, czy użył jakiegoś psychologicznego triku po to, żeby zwieść nas do lubienia swojego obrazu? Czy wiedział, że zwrócenie głowy w lewą stronę będzie działało na nas lepiej niż zwrócenie w prawo? Nie. Niemal na pewno nie. Wszystko dlatego, że znany jest taki efekt, nazywany efektem pierwszej ekspozycji przez niektórych, a który to polega na tym, że jeżeli mamy do wyboru dwie bardzo podobne wersje tego samego dzieła, to bardziej będzie nam się podobała ta, którą zobaczymy jako pierwszą. Zresztą, nie tylko zobaczymy. Wiemy to dzięki badaniu, w którym pytano ankietowanych o to, czy wolą oryginalne wykonanie utworu muzycznego, czy jego cover. I teraz szansa na to, że jako lepszy wskazywany był oryginał, rosła, gdy przedział czasu między wypuszczeniem oryginału a coveru był większy, a więc rosło prawdopodobieństwo, że to oryginał był słyszany przez badanych jako pierwszy. A najciekawiej robi się, kiedy ktoś z tych badanych nie znał ani oryginału, ani coveru. Wtedy badacze w losowej kolejności odtwarzali te utwory, raz pierwszy był cover, raz pierwszy był oryginał i pytali, który jest atrakcyjniejszy, który jest ładniejszy, bardziej się podoba. I okazuje się, że tutaj występowała silna korelacja z kolejnością. To znaczy ten utwór, który był puszczony jako pierwszy, niezależnie czy to był cover czy oryginał, był oceniany z większym prawdopodobieństwem jako lepszy.
kolejność ma znaczenie. Co więcej, można ten efekt powtórzyć bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko dla obrazów. To znaczy zaraz po pokazaniu serii obrazów już dużo wyżej są oceniane te, które były widziane w tym zestawie, kosztem ich odbić lustrzanych. Różnica wynosi 10%. I ja też coś takiego zaobserwowałem na Instagramie, zresztą teraz mogę zaprezentować wyniki. Na czerwono podświetlę te obrazy, które wcześniej wyświetliłem w serii zdjęć, ale przyznam się bez bicia, że kiedy odpowiedź miała być udzielona w innym formacie, to znaczy nie przy pomocy suwaka, ale AB, czyli górny-dolny, to efekt był... no nie było tego efektu. A nawet więcej, bo jedna para, taka kontrolna, to były dwa identyczne obrazy. Mam na myśli dwa identyczne zdjęcia, nawet nie odbicia lustrzane, i z jakiegoś powodu 30% więcej osób wybrało jedno z tych zdjęć jako bardziej atrakcyjne, i to nie tylko u mnie, bo poprosiłem Karola Paciorka, żeby był grupą kontrolną, to znaczy, żeby jego obserwatorzy na Instagramie byli grupą kontrolną. Oni nie widzieli żadnych zdjęć, od razu przeszli do tej części wyborowej, jeżeli możemy powiedzieć. I okazało się, że tam też jedno z tych dwóch identycznych zdjęć było wyraźnie atrakcyjniejsze dla ankietowanych w ten sposób. Badam ten temat, jeżeli czegoś się dowiem, to zrobię film na drugi kanał. Zostawiam link do tego kanału w opisie, tak samo jak zostawiam link do Instagrama Karola Paciorka, który bardzo mi tutaj pomógł. Dziękuję Ci publicznie teraz, Karol. A no generalnie to jest złożone. Wygląda przynajmniej na to, że jest złożone, i to dobrze, bo jak jest złożone, to będzie się podobać. Okazuje się, że obrazy, na których jest więcej różnorodnych elementów, są oceniane wyżej niż takie, na których tych elementów jest albo mniej, albo są one bardziej powtarzalne. Kiedy potencjalni klienci w sztucznie stworzonej, takiej możemy powiedzieć laboratoryjnej sytuacji, stawali przed wyborem zakupowym, to chętniej decydowali się na taki zakup, kiedy sposób finansowania był złożony. Takie proste, ja pieniądze, ty rzecz, do nich nie przemawiało. Znacie to pewnie, nie? Bo cały czas proponowane są nam raty bez VAT, 0%, które zaczynamy spłacać dopiero po pół roku, a jednocześnie dostaniemy przedłużoną gwarancję, jeżeli coś tam dopłacimy, i zniżkę na drugi produkt, a jeszcze kartę podarunkową i tak dalej, i tak dalej. Znacie też pewnie przypadki, w których osoby, które na przykład chodzą bardzo zmęczone i idą do lekarza, żeby ten ich zdiagnozował, są niepocieszone, kiedy lekarz zakłada, że to jest proste niewyspanie albo na przykład zła dieta, zła jakość snu itd., itd. i kieruje ich na proste badania jak morfologa krwi, a nie na skomplikowane tomografy z kontrastem. Dlaczego? Dlatego, że proste rozwiązanie ich nie zadowala. Oni by chcieli historię rodem z jakiegoś odcinka doktora House'a. Bardziej złożone wyjaśnienie bardziej by ich satysfakcjonowało. Swoje robi też budująca nastawienie reklama, czy powinienem powiedzieć inaczej, informacja, która towarzyszy ocenianemu przedmiotowi. W jednym z eksperymentów badani byli umieszczani w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, a więc w maszynie, która potrafi wskazać, które części mózgu są teraz aktywne, i w ich ustach umieszczano rurkę, która doprowadzała do tych ust wino. Na ekranie przed nimi pojawiał się opis tego wina. Jeden opis dotyczył wina, które było wykwintne i no, bardzo drogie, a drugie no, było raczej takie pośrednie i nisko oceniane, tanie. I teraz te osoby, które piły wino droższe, nie dość, że wyżej oceniały jego smak, to jeszcze obserwowano w czasie takiego spożycia zwiększoną aktywność w obszarach mózgu nazywanych ośrodkiem przyjemności. Oczywiście w porównaniu do tych, którzy konsumowali tańsze wino. Tańsze wino, którego tak naprawdę nie było. No właśnie, wino było jedno, dwa były zaledwie opisy, i te opisy nie dość, że wpływały na to, jak oceniany był trunek, to jeszcze obiektywnie zmieniały sposób funkcjonowania mózgu. Mózg nieświadomie dawał się nabrać na sztuczkę, która polegała tylko na zmianie opisu tego samego produktu. Długo gadam, zaschło mi w gardle, a to nie jest wino, tylko sok, bo nie miałem czerwonego wina. Ale są jeszcze inne ciekawe przykłady, w których to, co nam mózg podpowiada, wpływa na to, co nasze ciało czuje. Jednym z nich jest opisana sytuacja kobiety z zespołem Capgrasa. Ci, którzy nie wiedzą, co to jest zespół Capgrasa, w skrócie,
takie osoby, które na niego cierpią, uważają, że bliskie im osoby, rodzina, rodzice, dzieci, partnerzy zostali zastąpieni przez identyczne sobowtóry. Robiłem o tym już film, znów karta gdzieś tutaj się wyświetla na ekranie, to znaczy o takich zaburzeniach psychicznych, ale wracając do meritum. Opisano przypadek kobiety, która w momencie, kiedy zaczęła cierpieć na zespół Capgrasa, zaczęła też nie cierpieć. To znaczy ta choroba sprawiała jej odrobinę przyjemności. Otóż nie była ona wcześniej zadowolona z seksu ze swoim mężem, ale kiedy zaczęła być przekonana, to znaczy mózg zaczął jej podpowiadać, że mąż został zastąpiony identycznym sobowtórem, przyjemność związana ze spółkowaniem wzrosła znacząco. Mąż się nie zmienił. Czy doszło do jakiejś jakościowej zmiany w łóżku? Możemy podejrzewać, że nie. Ale odczucia zmieniły się razem z historią. Tego typu eksperymentów pokazujących, jak dużo opis może zmienić, jest oczywiście dużo więcej. Tak jak mówiłem, są one wykorzystywane w handlu. Generalnie pamiętajmy, jeżeli zmienia się historia, zmienia się wartościowanie danego przedmiotu. I mówiąc o zmianie wartościowania, nie mam na myśli tylko wartości tu i teraz, ale jeżeli byśmy się dowiedzieli, że obraz, który nam się podobał i który widzieliśmy w galerii, był tak naprawdę reprodukcją, kopią czy podróbką, to nie dość, że straci on na wartości teraz, ale stracą na wartości nasze przeszłe doświadczenia z tym obrazem i ewentualne przyszłe doświadczenia. Kiedy proszono badanych o wycenienie swetra noszonego przez celebrytę, jego wartość spadała, gdy miał być on wyprany albo, co ciekawe, nabyty bez możliwości pochwalenia się tym zakupem lub późniejszej odsprzedaży. W każdym z tych przypadków spadek wartości wahał się pomiędzy 10 a 20%. Więc wpływ ma historia teraźniejsza, przeszła, a także przyszła, ale co ciekawe, zaobserwowano efekt odwrotny, kiedy ten sweter nie należał do jakiegoś celebryty, czyli osoby lubianej, ale na przykład do jakiegoś złego charakteru. Gdyby był to sweter Hitlera, to jego wypranie zwiększyłoby jego wartość znów o 10-20%. Jesteśmy trochę predysponowani do takiego esencjonalnego myślenia o rzeczach, to znaczy, że nabierają one jakichś mistycznych cech w momencie, kiedy mają z kimś kontakt, a upranie ten kontakt niejako usuwa, wartość spada. Nasze mózgi po prostu super, fajnie, róbcie tak dalej. Jest jeszcze jeden aspekt. Aspekt ludzki, tak naprawdę ludzki, to znaczy z wskazaniem na rolę człowieka w wytworzeniu jakiegoś przedmiotu na przykład, bo kiedy proszono badanych o to, żeby wycenili, ile mogą zapłacić za jakiś produkt, niech to będzie kubek, w zależności od tego, jak przedstawiony był opis jego produkcji, można było zyskać nawet 10%. To znaczy, kiedy opis mówił, że kubek był wyprodukowany w małej rodzinnej firmie w Nebrasce albo przez członków rodziny pracujących w małej firmie w Nebrasce, to ten drugi opis sprawiał, że ankietowani byli w stanie zapłacić więcej. Wskazanie na to, że człowiek czynnie przyłożył się do powstania tego produktu. Analogicznie, gdy mówiono, że do produkcji wykorzystano maszyny obsługiwane przez ludzi, albo że zrobili to ludzie z wykorzystaniem maszyn, znów wskazanie na większą aktywność człowieka, na większy udział człowieka, czyli ten drugi przypadek, wiązał się z 10% potencjalnym zyskiem na wartości. I to wszystko doprowadza mnie do takiej trochę niepokojącej myśli, że zanim dowiedziałem się o tych aspektach, które wpływają na to, czy ludziom się coś podoba, czy nie, to bardziej ufałem swojemu gustowi. A teraz, kiedy wybieram jakiś przedmiot, oceniam go wysoko, jakąś usługę, czy wrażenie artystyczne, to zastanawiam się, czy nie dałem się zwieść pozornej złożoności, czy nie urzekła mnie sprytnie napisana marketingowa historia, albo czy na moją ocenę nie wpływa wcześniejszy kontakt albo wcześniejsze kontakty z tym przedmiotem, usługą czy dziełem. Nie jest łatwo dowiadywać się rzeczy, ale nie poprzestańmy na tym. Albo inaczej, poprzestańmy, ale zdawajmy sobie sprawę, że jest jeszcze dalszy potencjalny ciąg tej historii, bo awersja, to, że coś nam się nie podoba, to jest jeszcze inna para kaloszy, którą zostawię sobie może na inne spotkanie. Dzisiejsze się będzie już kończyło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia.